poprzednio w Power Production. Alcroyom nie udała się misja w ratowaniu swojej planety, Ark 3. Przyjęli nasz bunkier i wszystkie nasze dane. Postanawiają osiedlić się tutaj, na Ziemi. Alcroyomy chcą podbić Ziemię. Jesteśmy w 1937, w czasach, kiedy powstały dwie organizacje. Secret the Crew i High Crew. Skoro nie ma tutaj Alcroyomów, to muszą mieć jakiś inny plan, inne podejście. Co oni mogli wymyśleć? Czy jestem twoim kontaktem? Miałem się z tobą skontaktować. Co to właściwie jest? Przyszły. Słuchaj, młody, dostałeś coś od niej? Coś do eksportu. Nie oddam wam tego. Muszę to dostarczyć. Eddie, to gdzie mam jechać? Gdzie mamy dostarczyć te serum? To Doki. Młody Heinston ma wracać do pracy. Młody kto? Czekaj, jak go nazwałeś? Eddie Heinston, a co? Czyli żeby ocalić te crew, musimy ocalić aktualny hype. Źle. Kiedy się zdziwiło. Musicie się przebrać w takich strojach, zbyt się rzucacie w oczy. Spoko, spoko. Spoko, mamy ciuchy. Halo, tu lewy. Halo, tu lewy i siwy, Krupley. Jesteście? Co on robi? Próbuję nawiązać kontakt z ekipą. To jest głupi. Dredy nie ma kabla. Jest wynalazcą, wie co robi. Halo, tu lewy. Czy ktoś odbiera? Mam radę. No. Potrzebujesz kabla. Wow, dzięki, Mundralo. Ale wiem, co mam w ręce. Eddie, to jest ta dostawa? Tak. Dobra. I za to by cię zabili? No jasne. To jest samogon. Za jego recepturę by zabili. Słuchajcie, chcecie uciekać? Teraz jest wasz moment. Nie, chcemy cię chronić. Czego? Też jesteśmy szumietnikami jak ty. Mamy wspólny język i siedzimy w tym razem. Jedziemy z tobą. Chodźcie do samochodu. Dobra, trzeba porozmawiać z tą damulką. Ta, ale jest nieprzytomna, postrzelono ją. Iroy i Heinston nie mówił nam czasem, że wyprzedzamy czasy o dekady? Nie. Więc chyba mamy technologię taką, by jeszcze ją uratować, co? Ale nie mamy ani Heinstona, ani Irola. Możecie się naradzić gdzie indziej, zabrutać mi bar krwią tej panienki. Zrozum wreszcie, że my ci pomagamy. W dupę chcę wstać taką pomoc, nie chciałem jej. Wypad zamknięty. Puść mnie, jazdę crew. Einstein? Co robisz? Co się jej stało? Postrzelono ją. Zajmę się tym. Co? A ty nie jesteś przypadkiem przeciwko nam? Co? Czemu niby? Eddie Heinston, mówi ci to coś? Ech, nie rozmawiajmy o nim teraz. O nim? Kto to jest? Mój... Ojciec? Tak. Uff, czyli Heinston jest dobry. To zaraz, ty nie zmieniałeś kiedyś imienia? Zmieniałem z Eddie Junior Heinston na Clark Heinston. Aha,
Halo, lewy, halo, słyszycie nas? Halo, ktoś odbiera? Halo. Potrzebujesz kabla, głupi jesteś? Tutaj Irol, mamy problem. Irol, co jest? Hedosi stał i gdzieś poszedł. Co? Jeszcze za wcześnie na to, może coś spowodować, jakąś złą reakcję, mózg nie do końca się połączy. Musisz go uśpić i wsadzić do komory regeneracyjnej jak najszybciej. Zrobię co w mojej mocy, ale nie jest w nastroju do przyjmowania rozkazów. Jaki Hedosi? Później wyjaśnię. Agencie Hedosi, powinieneś odpocząć. Za panem trudna i wymagająca misja. Doktor Heinston kazał pana z powrotem położyć do komory regeneracyjnej. Tak nie dojdziemy do współpracy. Może się przedstawię. Jestem Irol, Arkroim. Po przejęciu pana ciała przez Wojta uratowałem cię. Jesteś zaawansowanym Arkroimem z mózgiem z ciała Wojta. Bądź precyzując bardziej, pana. To będzie długi dzień. No dobrze, panowie, to ta nasza wspólna przygoda się kończy. Czekaj, jak się kończy? Nie potrzebuję ochroniarza, dostawa jest około 400 km stąd. Co? Nie mamy tyle czasu, Siwy. Za ile przyjedzie pociąg? Kilka minut. Jedziemy z tobą. Naprawdę, nie potrzebuję ochroniarzy. Gliny na pewno wężą tutaj. Ty masz swoje zadanie do wykonania, podobnie jak my. Chcemy ci pomóc w dostawie. W zasadzie musimy. Policja! O kurde, policja! Będą robić rewizję. Masz jakieś wyjście stąd? Patrzysz na nie, to tylko jedyne wyjście. A jakiś sekretny pokoik? Nie ma nic, idzie po prostu do jakiegoś pokoju, szybko, szybko. Dobra, chodźmy. O, witam panów szanownych policjantów. Czym zachwała cię tym przyjściem? Szukamy Ediego Heinstona. Podobno tu pracuje. O, Eddie. Pracował przez jakąś godzinę temu. Wziął ciuchy i wyszedł. Nawet nie poczęstował się cupsem. Coś pilnego pewnie. Ale dobrze szukacie. Chłopaki, nic tu nie ma, możecie iść jak chcecie. Jak coś znajdę, dam wam znać. Uważajcie przy przeszukiwaniu, żebyście nie zauważyli moich zboczonych gazetek. Wiadomo, co drugi fazę z brodą lubili takie gazety. Ja może nie mam brody, mam wąsa, ale rozumiem panowie powagę sytuacji. Oj, nie wchodźcie tam. Tam naprawdę śmierdzi tam skietami na kilometr, no i myszy cały czas tam przysiadują. Nie polecam wchodzić do tego pokoju, naprawdę, nie ma sensu. I tak wejdziemy. A może jakąś drineczkę, panowie? Najlepszy drink w mieście, naprawdę. Oczywiście za darmo w ramach za pańską służbę. Nie, dziękuję. I tak tam wejdę. O Boże. Zidentyfikowaliśmy go. Jedzie pociągiem. Idźmy. O dobry Boże, wierzę, że musiałem się tak poniżać przy nich, byle tylko was nie zauważyli. Świetnie, i za to jesteśmy ci bardzo wdzięczni. W dupę z waszą wdzięcznością. Dobra, paniusiu, kim jesteś i kto ci dał te serum? Nikt. Jak nikt, jak ktoś. Ktoś ci to musiał dać. Zostawcie mnie. Zostało jej coś na bucie. Pewnie kawałek serum. Czekajcie, wezmę to. Potrzebuję trochę alkoholu. Podoba mi się, jak ten staruszek gada. Biolchemista, nie staruszek. W dodatku jakieś srebro i drewno korkowe potrzebuję. Co ty chcesz zrobić? Dowiedzieć się, jakie skutki stworzy ty serum komuś. Irol, jak idzie postęp z łącznością z lewym i siwym? Negatywnie, jednak cały czas pracuję. Za chwilę może wrócimy na statek. Heinstein coś kminie. Miejmy nadzieję, że lewy i siwy są cali. Czemu mieliby nie być? Być może młody stary Heinstein coś im już zrobił. Pracuj dalej, Idor. Nie ma zagadki, której nie rozwiąże. Naprawdę możesz wszyscy rozmawiać z kimś, kto jest daleko bez kabla? Tak, to prototyp. Naprawdę jesteś wynalazcą. Jesteś w stanie stworzyć na przykład pilota bez kabla?
Tak, to mój największy projekt, ale jest w fazach rozwoju jeszcze. No dobrze, Eddie, to może powiesz coś o sobie? Tu dużo mówić. Od jakiegoś roku bawię się w przemyt. Przez chwilę pracuję u pana Międziera, a w przyszłości mam zamiar stworzyć organizację. Coś ala jakieś prywatne wojska. Po co? Żeby stworzyć świat na nowo, odmienić go. Widzicie, jak jest teraz źle. Przydalibyście się. Jesteście odkrywcami, znacie się na rzeczy. Przemyślimy to, jak transakcja dojdzie do skutku. Czeka nas owocna przyszłość. Bardzo. O Jezu. Boże. Jezus mój. Jezu. Ewidentnie zna się na rzeczy. Bardzo się zna. Zna się, zna. Już wiem, co to jest. Nabijaj, bo zaraz to dźwiadło wybuchnie. Podgrzewając związek w roztworze alkoholu, zdołałem wytworzyć reakcję analizy, przez co... Przejdź do sedna, chcę wiedzieć to przed gwiazdką. Jest to serum stworzone przez Jonacha Peterschmidta, niemiecki doktor, który przeprowadzał nieludzkie badania na ludziach. Serum wywołuje wstrząs mózgu, ale po chwili nagle wszystko jest okej, a osoba, do której wstrzyknięto, otrzymuje supermoce. Dokładnie takie, jakie robili pracownicy Hitlera za czasów II wojny światowej. Wam to się właśnie przegrzała. Druga wojna światowa, serum z supermocami. Muszę mieć niezłego kopa, skoro się tak nazywa. Nie masz pojęcia jakiego. Jeżeli tego nie powstrzymamy, serum zacznie być eksportowane i testowane na ludziach. Powstanie High Crew, a potem Dekru. Którzy będą majstrować przy kosmosie i Ziemia będzie zagrożona. Na szczęście w przyszłości udało się wygrać. Tak, ale jeżeli to powstrzymamy, zobacz, ile istnieje i uratujemy. Niby ta, ale nie możemy zmieniać przebiegu historii. Dekru, my wtedy też nie powstaniemy. No to chyba dobrze, po to walczymy, przestać walczyć. Nie możemy tak zrobić, przykro mi. Całym szacunkiem, ale to Siwy jest dyrektorem i on podejmuje decyzję. Wiecie co? Wydaje mi się, że jesteście popieprzani. Super serum, Hajkru, Dekru, kosmici. To brzmi jak bajeczki dla dzieci. Niestety, to nie jest nic dla dzieci. Dobra, zakończmy tę dyskusję. Pytam cię po raz ostatni. Gdzie jest Eli? Nic wam nie powiem. Dobra, nic nie gadaj. I tak go znajdziemy. Będziecie musieli udać się do piekła, by go znaleźć. Zaraz wiem, co to jest. Byłem tam. Z pewnością. Nie, nie, poważnie. Miejsce, gdzie oszust wykiwał oszusta. Piekielna przystań. Byście musieli umieć latać, by tam zdążyć. Za daleko to. Tak się składa, że umiemy latać. Super, no to lecimy. Nie ma takiej opcji. Powiedz nam, gdzie to jest. Nie ma takiej opcji. Lecę z wami, albo nie mówię. Dobra, wracajmy na Krupleina. Tym pociągiem jedzie Eddie. Wraz z dwoma członkami The Crew drużyny. Naszym celem jest Eddie Heinstein. The Crew po prostu zabijemy. Okej. Okay. Trochę dużo tego mają. Eddie, opuść broń. Trajcy, co wy robicie z moimi butelkami? Chcieliśmy je tylko sprawdzić. Ja się teraz pokażę z twardymi butelkami. Nikt się nie dowie, ale opuść broń. Jakoś to rozegramy, Ed. Panie Hedosi, nie pozwolę ci opuścić tego statku. Nie będę z panem walczyć. Jeżeli pan zaczął. Panie Hedosi! Panie Hedosi, nie może pan opuścić tego statku. Takie dostałem zadanie od pana Heinstona. Panie Hedosi, nie może pan opuścić tego statku. Jest pan jeszcze w bardzo złym stanie. Musimy panu jeszcze coś poprawić. O, mocno. Panie Hedosi, nie możesz opuścić tego statku. We'll be right back.
Przestań. Hedosi. On żyje? Trochę mnie uszkodził, ale nie mogę wam nic po nim na razie zdradzić. Tajny projekt, ale ważny dla powodzenia misji. Później wam coś zdradzę. Hedosi, nie przywitasz się nawet, ani nic? Co jest? Nie wiadomo. Wprowadźmy Międziara na statek. To będzie nasz mały sekret, panie Międziarze. O, czuję się zaszczycony. I od razu przepraszam, jeżeli nie będę pod wrażeniem. Po prostu dużo już widziałem, mam najlepszy bar i w ogóle. Proszę się odwrócić. No i... Co ty? Nie znam. Co to za futurystyczny statek? Jesteście Marsjanami. Jezus. Co to jest? Jestem Irol, Arkroim. Jezus Maria, robot. Boże. Jezu, Marsjanie, naprawdę. Boże święty. Nie, ja chcę. Jezu, gdzie wy mnie zabraliście? Czasami czujemy się jak Marsjanie, ale nie zgadzam się z tą teorią. Nie jesteśmy Marsjanami. Jezus Maria. Jakoś ekranik jakiś. Jezus Maria. Jezus Maria. I pełen jakichś ekraników świeci się wszystko. Gdzie ty mnie zabrałeś, człowieku? Jesteśmy w samolocie. Wagasa na dysyfuncie. Witam serdecznie, na kartonu. Szukamy recepcjonistki. Za każdym razem jak przychodzi do mnie ta dwójka, to witamy się ładnie, podając sobie ręce. Kapcie, strafcie się mas! Co to za strój? Chodź bić! Ale ty! Na pewno nie chcecie mi pomóc. Na pewno nie jesteście przybytnikami, na pewno nie jesteście stąd. Zatem jak myślisz, kim jesteśmy? Kimsiami, co chcą mnie okraść, bądź zabić. Czemu nie sądzisz, że to właśnie twój kontakt chcecie zabić? Bo mu ufam od dawna. Stoimy? Czemu stoimy? Jesteśmy. No to chodźmy. Eddie, wstawaj. Radio bez kabla, roboty, samolotujący samolot. Jesteście na stówę kosmitami. Jesteście z Księżyca, tak? Czasami może tak się wydawać, ale nie. Jesteśmy z przyszłości, XXI wiek. Tajna organizacja Dekru walcząca z nieprzyjaciółmi naszej planety. Palić rurę, na pewno jesteście z Księżyca. Czuć się od was taki zapach. Pipu coś. Zegarek się świeci na tym czymś. Państwo. O nie! To okienko! A co oznacza? Oznacza to, że za 17 minut Krypley skoczy w czasie. Skoczy tam, gdzie skoczą Arkroimy. Z nami czy bez nas. Nie mogę tego kontrolować. Zostaw nam to, mówisz. Nie wiedziałem, że to zajdzie tak szybko. Trzeba powiadomić lewego i ciwego. To są Arkroimy, oni chcieli tak naprawdę cię po prostu zabić już od dawna. Dlatego cię pilnowaliśmy. Widzimy z góry, że Arkroimy już ich zaatakowali. Irol i Międziar, szukajcie Ediego. Ja i Kefler pomożemy lewemu i siwemu. Dal, zostań w samolocie z Heistonem. Jak Krupley nas opuści, dopilnuj, by po nas wrócić. The Crew? Bronie w dłonie. Ale rym. Dobra, idziemy z koksem. Dobra, jesteśmy. Co się dzieje?
Arkroimy zaczęły strzelać, Eddie gdzieś uciekł. Tak, Arkroimy chcą go przejąć, ich planem jest zabić Ediego. Amunicja mi się skończyła. Mam jeszcze inną, trzymaj. Dobra, dawaj na gołe łapy. Jezu, Eddie, Boże, Jezu, Eddie. Idź stąd, nie masz nic do roboty. Nie, Eddie, posłuchaj, robisz błąd. Wróćmy do mnie do baru i obgadajmy to, co? Musisz iść. Eddie, nie gaś mi teraz wiary w ludzkość, co? Strzelę. Wiem, że nie strzelisz. Nie jesteś taki jedny. Dobra, masz serum? Mam, trzymaj. Dobra, chodź. Tu Hajston. Dziś wyszedł Ediemu. Udało mu się. Serum zostało przekazane Arkroimo. Misja nieudana. Dobra, wracamy ekipa do domu. Potrzebuję teraz ciebie. Idź. Irol, misja nie wyszła. Serum został przekazany Arkroimo. Wszyscy wracamy na Krutleina. Ty też już wracaj. Nie ma czasu. Nie ma jak skończyć misji. Eddie również pojechał z Arkroimami. Dupa. Spróbujemy następnym razem. Wracaj. Irol, idź stąd. Dobra, jesteśmy. Zaraz, gdzie jest Irol? Irol już idzie, zaraz będzie. Jak zaraz? Jeszcze nie dobiegł? Za paręnaście sekund Krutlein się zamyka, będzie się teleportował. Musimy zamknąć tę klapę. Jak? Co? Czemu musimy zamknąć? Okienko się otwiera, za 10 sekund się teleportujemy. Jeżeli nie zamkniemy klapy, rozerwie Krutleina na strzępy. Musimy to zrobić, ale wtedy nie będzie Irola. Co robimy, Siwy? Trudno. Zamykajcie tą klapę. Irol, musisz jak najszybciej dobiec. Zamykamy już Krutleina. Masz dosłownie 10 sekund. Dawaj, no. Biegnie tam. Jest Irol. Irol, szybciej, Irol. Szybciej, Irol. Dawaj, Irol, masz jeszcze czas. Szybciej, bo nie zdążysz. Wagasa na desy funcia. Witam serdecznie, na kartę. Szukamy recepcjonistki. Za każdym razem jak przychodzi do mnie ta dwójka, to witamy się ładnie, podając sobie ręce. Kapcie, strafcie się mas. Co to za strój? Chodźcie się pić. Ale ty! Mówisz mi wszystko o robotach, kronirach, czy jak to tam, kosmosie, księżycu, dekruserach, hajkru i inne. I się przyjmę. Nie ma sprawy. Robię najlepsze drinki. Spróbuj tego. Ale dobre, Irol. To będzie długa, świetlana przyszłość.